Dzień dobry Państwu, Stanley Panama, czyli Stanisław Kosakowski, serdecznie pozdrawiam. Akurat zostali mnie Państwo w trakcie gry w kółko i haczyk. Zobaczymy, czy się uda. No, teraz się nie udało. Proszę Państwa, dzisiaj parę słów o tym, no fakt, że znów trochę o polityce. Będę się trochę zmienić ten temat na czegoś, na coś innego, bo powiem Państwu szczerze, że niezależnie czy ja komentuję, czy inni komentują, czy komentujemy Prawo i Sprawiedliwość, czy komentujemy to, jak ona się nazywa, tam TPO, czy PiS, czy kogoś innego, to dochodzę do wniosku, że to po prostu nie ma specjalnie jakiegoś takiego sensu, no bo jeżeli powiedzmy stawiam na Konfederację, to stawiam na ludzi młodych, a jak stawiam na ludzi młodych, no takich ludzi, którzy są rozsądni, którzy potrafią usiąść, powiedzmy, z chłodnymi umysłami przy stole, porozmawiać, jako przyjmujemy strategię, co jest, na czym polega państwo, jak państwo funkcjonuje, jakie państwo powinno mieć sojusze, jakie państwo nie powinno mieć sojuszy. I dochodzę do wniosku, że powiem Państwu szczerze, że najbardziej ułożoną partią, w sensie z najbardziej takich błyskotliwych, inteligentnych ludzi, to jest po prostu Prawo i Sprawiedliwość. To, że jest tam cyniczne, to, że to czy tamto, no po prostu polityka jest cyniczna, ale generalnie robią świetną robotę pod tym kątem, że zyskują elektorat w taki czy inny sposób i osiągają sukcesy, czy to do końca nie mówiąc prawdy, czy może czasami kłamiąc, czy jakieś takie inne historie, ale to w porównaniu do tych innych, do bolszewików i innego złodziejstwa, to jednak jakby nie było, jest to twór dużo, dużo lepszy. Konfederacja, co by się wydawało, że są ludzie młodzi, że są ludzie inteligentni, że mogliby też tak samo usiąść i zastanowić się, co z czego wynika, od czego zdycha mucha. A proszę Państwa, z mojego punktu widzenia, bo ja jestem też lojalnym obywatelem amerykańskim, nigdy nie plułem na panią ambasador, na Donalda Trumpa, także tutaj powiedzmy, widzę, że ktokolwiek by nie próbował w Polsce dojść do władzy, to musi coś zaproponować swoim, powiedzmy, potencjalnym sojusznikom albo potencjalnym kontrahentom biznesowym, czy takim, czy innym. Stany Zjednoczone jednak, jak nie było, jest to taka najmłodsza, ale najmocniejsza demokracja, w tym sensie, że to państwo już poszło w tej chwili bardzo w lewo, ale mimo wszystko ten kapitalizm, te lata 40., 50., 60., to były lata, gdzie Amerykanie udowodnili, że są w stanie zbudować wspaniałą demokrację, bo dopiero jak przyjechałem do Polski, to widzę to lepiej. A chodzi, proszę Państwa, o to, że zobaczcie na muzykę amerykańską, zobaczcie na tańce amerykańskie, zobaczcie, na, jak się Amerykanie ubierają, czy ubierali w tamtym czasie, jak dbali o kulturę, jak dbali o powiedzmy, o stosunki rodzinne, jak dbali o moralność, jak takie inne sprawy. To, proszę Państwa, to do tej pory jeszcze funkcjonuje. To funkcjonuje, może nie funkcjonuje tak, jak byśmy sobie tego życzyli, jak oglądamy w Bonanzie, czy w Zorro, czy w jakichś innych filmach. Ale muszą Państwo zrozumieć, że to w Ameryce w jakimś procencie jeszcze funkcjonuje. Także jednak jakby nie było lewactwo i parchy, to Amerykę zniszczyły, przynajmniej te stany tak zwane emigranckie, co są dosyć bogate stany, ale to są stany, gdzie tak powiem jest nie tyle wolna Amerykanka, co jest socjalizm, co jest komunizm, co są układy. Tam jest zaparszone są te stany, dlatego tam ludzie pracują na czarno, tamtego, takie różne, to znaczy szara strefa jest ogromna, ale prawdziwa Ameryka jest Midwest, czyli w stanie środkowych, tam gdzie chowają krowy, świnie, inne historie, tam gdzie jest do tej pory, Amerykanie są bardzo wierzący, są chrześcijaninami, ale po prostu to tam katolików może nie ma aż tak dużo. Ale mimo wszystko to są stany, które, tak powiem, dla nich jest co dwie rzeczy, które się trzyma pod poduszkę, to jest Biblia i pistolet. Także jak się popatrzy na jak się Amerykanie ubierali, jak dbali o siebie, jak się spotykali, jakby zobaczyli, proszę Państwa, te wszystkie jakieś mecze, czy baseballa, czy palanta, czy czegoś innego, to widzą Państwo po prostu naprawdę bogatą kulturę, która w ciągu 200 lat naprawdę prześcignęła wiele państw europejskich. A prześcignęła w ten sposób,
że jednak jakby nie było, Stany Zjednoczone nigdy tak nie zlewaczały, jak zlewaczała powiedzmy Europa, bo jednak Francja jakby nie była usunęli chrześcijaństwo z tego życia publicznego, to jest jedna sprawa. Później po prostu wprowadzili demoralizację, wprowadzili lewactwo, a na końcu sprowadzili sobie muzułmanów. Także Państwo zobaczą, jak wieleset tysięczna kultura mogła, że tak powiem, zanikać i w tej chwili zanika po prostu, tak, że Europa Zachodnia staje się takim tyglem lewactwa, tyglem głupoty, tyglem zepsucia i wszelkiego innego. Amerykanie jeszcze się bronią i dlatego Donald Trump według mnie jest najlepszym prezydentem, bo on, proszę Państwa, żyje w takich czasach, gdzie to lewactwo w Ameryce osiągnęło ogromną siłę. Ja go nazywałem takim przecinakiem jakieś parę lat temu, przed tym jak kandydował. Powiedziałem, że idzie Donald Trump i on te wybory powinien wygrać, ale jego przyjaciel, ten Mike Pence, to jest dopiero taka postać bardziej taka uszlachetniona. Ale jednak jak nie było na to lewactwo, na to dzicz, powiedzmy, antify, tego wszystkiego totalnego gówna, to jednak był potrzebny człowiek silny, ogromnej o silnej osobowości. Donald Trump jest taką osobowością. On też osobowością jest i dosyć rozrywkową, jak tym długopisem, co było ostatnio. Znam tych Amerykanów, dlatego jest mi bardzo bliska ta kultura. Miałem swoje najmłodsze, najbardziej produktywne lata. Właśnie spędziłem wśród nich i wśród takich właśnie ludzi, którzy, tak powiem, wprowadzają w świetny nastrój, no bo oni są naprawdę, ludzie są weseli, są tego, ale też są ludzie konsekwentni, że jeżeli coś tam w swoim życiu postanowią, że coś tam zrobią, to jednak jakby nie było dążyć do tego celu. Jest im dużo łatwiej z tego powodu, że ta mozaika kultur, mozaika tych religii i wszystkiego innego powoduje to, że wszystkie moce są wyzwolone, i u ateisty, i u katolika, i u każdego innego. Katolik jest dobry w jednych historiach, ale ateista też potrafi wymyślić może telefon albo jakieś inne historie. Także, że to, co powstaje na tym świecie, to powstaje z różnych branż, z różnych kultur. Także Amerykanie potrafili to ogarnąć, ale też potrafili to kontrolować, proszę Państwa, bo w Europie też się sprowadza, tam powiedzmy robiło się multikulti, ale te multikulti, powiedzmy, Niemcy nie byli w stanie ogarnąć, Francuzi tym bardziej nie są w stanie ogarnąć i powstaje po prostu wielkie gówno. Oni chcieli zrobić Stany Zjednoczone Europy, ale się to nie udało po prostu, bo podeszli od dupy strony i nieumiejętnie bez tego. A same sprowadzanie emigrantów, ja też mam swoich przyjaciół, jest z Afganistanu, i miałem ich z Palestyny, i Żydów, i takich, i srakich, od lewa do prawa. Z każdym żeśmy współpracowali na jakimś tam pułapie, czy to było związane z biznesem, czy czymś innym. A to byli fajni przyjaciele. Z którymi faktycznie, żebyśmy ten specjalnie tam polityką się nie zajmowali w tych młodych latach, byśmy patrzyli, skąd wziąć, powiedzmy, pieniądze na chleb, jakieś inne historie. To była podstawa. Także, że wiele się działo dobrego. I coś takiego może zaistnieć, ale musi być taka kultura wiodąca. W Ameryce była kultura wiodąca, czyli kultura chrześcijańska, cywilizacja chrześcijaństwa. I dopiero na tej bazie mogły tam, powiedzmy, się do tego przytulać i powiedzmy jakieś mniejszości żydowskie, muzułmańskie i takie, i srakie. I to wszystko tego, ale mimo wszystko była kultura, że nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Te po prostu przykazania były, że tak powiem, jako główna sprawa. Jeżeli po prostu stawia się nie na chrześcijańską, stawia się na lewactwo, że rób to, co chce, to, że tam tego, to, co w Polsce proponuje lewica, te bolszewicy, to totalne gówno, to jest po prostu metoda na zwijanie się państwa, na ograniczenie w konsekwencji wolności obywateli. Tak się do tego to się sprowadza, bo właśnie religia, moralność, takie struktury to właśnie jest wolność, a odchodzenie od tego, co się wydaje się komuś wolnością, to jest właśnie to niewola. To są niewola narkotyków, niewola alkoholizmu, niewola pracoholizmu, niewola seksu, niewola takich czy innych spraw. To jest właśnie co niewola. No ale to, żeby do tego dorosnąć, to trzeba jednak jakby nie było trochę na tym świecie pożyć, no i na tym świecie coś zobaczyć i mieć przynajmniej jakąś skalę porównania. Także jak Państwo widzą, czy to jest Konfederacja, czyni to, jest to bicie piany, to są opowieści dla samych opowieści, to sobie siedzą, opowiadają, po prostu Korwin nie ma osobowości, on taki tak dyszy, coś mówi z takim lekceważeniem do tego słuchacza, nie potrafi ani zainteresować, ani nie potrafi błysnąć taką kulturą, bo nawet czasami jakieś złe, niepopularne rzeczy można sprzedać, ale w jakiś kulturalny, odpowiedni sposób. Dlatego ja liczyłem na ludzi młodych, że oni będą
wrażliwi, że potrafią to zrobić, że będą mieli dobry PR, że potrafią te swoje z tego, ale nie mają tego PR-u, albo są tacy, takie wyszkoleni, takie jak ten Bosak, takie sprężynki, albo powiedzmy są takie bardziej rozlewinione trochę te Winnickie, albo Grzegorz Braun, który tam powiedzmy no, byłby świetnym nauczycielem historii, że no, po prostu, którzy też lubi bajdurzyć, po prostu każdego z nich po prostu lubi na swój sposób, ale żaden z nich się nie nadaje do, na, powiedzmy, na lidera. No ale jak się nie nadaje, no to powinien szukać lidera, no ale, ale jak się nie chce mnie posłuchać, no to... Oj, myślałem, że trafię, ale to czasami... Wczoraj trafiłem za drugim razem, a kiedyś to przez cały dzień ani razu nie trafiłem na ten haczyk. Także, że widzą Państwo, jak to wygląda. Także z tego wynika, że Polacy są ubodzy, jeszcze ludzie młodzi są ubodzy, że oni nie potrafią się zebrać, nie potrafią zrobić strategii, jak to ma tego, kto ma być naszym liderem, jaki ma mieć program, jak ten program się dociera, w jaki sposób go przekazać, żeby był chwytny. Jeżeli się takich rzeczy nie powiera, jak zorganizować pieniądze, jak się opodatkować, jak się nie kłócić na temat pieniędzy, jak tego, to są podstawowe sprawy, ale proszę Państwa, jak nie ma elit wśród tych ludzi starych, no bo nie ma, została wymordowana, także nie ma też żadnych elit wśród ludzi młodych, no bo jednak jak nie było, ci ludzie młodzi, no to nie przesadzajmy. Ja tę konfederację popieram, ale to też jest żenada, proszę Państwa, no to nie przesadzajmy. To ja chciałbym, żeby była jakaś zmiana, żeby ona może wywołać to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się trochę zachowała inaczej, jeśli byłaby języczką uwagi. To może by coś to zmieniło, dlatego to popieram, ale jakby Konfederacja wygrała, to też byłoby kupa gówno, po prostu, bo oni nie są przygotowani do niczego. Nie rozumieją, że Amerykanów trzeba w jakiś sposób szanować, trzeba im po prostu opowiadać, powiedzmy, kadzić w ten sposób, że tak, podoba im się, nam się wasz wolny rynek, podoba nam się, jakby sobie zorganizowaliście takie sprawy, ale takie sprawy u nas, nam się nie podobają, co u was są, według mnie takie sprawy są lepiej u nas rozwiązane, albo w Niemczech, albo w Wielkiej Brytanii, albo w Czechosłowacji. Przede wszystkim trzeba z każdym państwem rozmawiać pod kątem, że nam się podoba u was Chińczyków, podoba wam się, nam się to, że jesteście tacy żółci. Amerykanie, że jesteście tacy. Nam się nie... I każdego trzeba chwalić, z każdym trzeba grzecznie rozmawiać, bo egzystencja państwa, układy polegają na zawieraniu sojuszy, a nie robieniu sobie wrogów. Bo wiadomo, że tak, Rusy to wiadomo, że wróg. Niemcy to tym bardziej, Volkswagen też jest wróg. Czechosłowacja to też, bo tam było tego. Amerykanie tak, bo oni chcą nas to oskubać razem z Żydami. Żydy to już parchy takie, że wiadomo, no z Żydami co tam uważają, że mają dużo racji. Ale z Iranu też, bo Iran tamtego mówi, że co zrobi, jak zrobi. I tak powiem, wszędzie to doszukiwać się wrogów, to nie tędy droga. Z każdym trzeba rozmawiać poważnie i trzeba każdemu zaproponować coś, że jak my dojdziemy do władzy, to ze wszystkimi będziemy się układali, w każdym znajdziemy to tak. A później, jak już dochodzisz do władzy, to wtedy mówisz, że słuchajcie, ta umowa między tego stroną, która została zawarta, według nas jest niekorzystna. I tak samo jak tam podstępujemy tej umowy, i albo ta umowa będzie symetryczna, powiedzmy, czy to są umowy dotyczące jakichś pewnych spraw z Izraelem, czy jakimś innym, albo po prostu w ogóle tej żadnej umowy nie będzie. Także i tego, ale my proponujemy to, bo u was jest tamta fajna sprawa, to byśmy też zrobili. My wam pomożemy w tym, wy wam pomożecie w tamtym, ale to ma przynosić Polakom naprawdę zysk. Także widzą Państwo ten kółko, to kiedyś był taki kot, on też chciał to kółko złapać, bo nawet... O, trafiłem, ale jaja. Muszę Państwu pokazać, że to jest prawda prawdziwa. Ops, wezmę tutaj Hollywood Film Camera. I troszkę nie wiem, czy to będzie widać, ale kółko trafiło na haczyk. Nie wiem, czy to widać. Kółko trafiło na haczyk. Jest. Na razie.